Moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i zapraszam na film, który będzie opowieścią o tym, co zdarzyło się w 1623 roku we wsi Paszków w Górach Bystrzyckich, gdzie w ciągu jednej chwili zginęli wszyscy jej mieszkańcy razem ze wszystkimi zwierzętami. Powiem wam o tym, jak właśnie dzięki temu, że każdy z nas jest taką żywą, zapisaną księgą, że każdy z nas żyje wiecznie i w tej swojej księdze ma zapisane wcielenia swoje, można rozwiązać pewne zagadki, podglądnąć pewne zagadki, które są w naszej rzeczywistości. Opowiem wam historię Wiktora, który napisał do mnie maila właśnie z tymi wydarzeniami, a kiedy był u mnie na warsztatach w Krakowie w niedzielę, pewnie wszyscy pamiętają, kim był cudowny, piękny góral, który wszedł na warsztaty, mogliśmy po warsztatach rozwiązać tą zagadkę, co tam się stało. Dlaczego? Za chwilę się dowiecie, jak to tego doszło. Zanim przejdę do filmu, proszę wszystkich uczestników, którzy zgłosili się na warsztaty rozwoju duchowego, które odbędą się w Warszawie teraz 8-9 grudnia, o potwierdzenie swojego uczestnictwa lub po prostu powiedzenie, czy będą, czy nie będą na tych warsztatach, ponieważ jest lista chętnych, którzy chcieliby skorzystać z ich miejsc, jeżeli oni zrezygnują. Tak więc, kochani, proszę was o maile, o potwierdzenie, abyście mogli udostępnić swoje miejsce, jeżeli rezygnujecie, komuś innemu. Teraz przejdę do filmu. Kochani, odczytam wam historię, a potem opowiem, jak cudownie jest móc zajrzeć w te wasze żywe księgi, którymi jesteście, czyli wasze wcielenia, i jaka jest reakcja, kiedy otrzymujecie prawdę o sobie i o tym, w czym uczestniczyliście. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że każdy z was patrzy przez pryzmat tego wcielenia, tego odbicia w lustrze. Wielu z nas żyje w kłamstwie, że żyją tylko i wyłącznie raz. Mimo to, że lęki, strachy, cechy charakteru i tak dalej pojawiają się znienacka, wydarzenia w życiu pojawiają się znienacka i w tym momencie ludzie zastanawiają się, dlaczego ja taki jestem, skąd mi się to wzięło. Kiedy okazuje się, że w rodzinie nie ma takich wzorców do zachowania, do myślenia, no to szukają dalej. Ale kiedy kłamstwo o tym, że żyjemy raz, jest tak mocne w naszej przestrzeni, że oni nie chcą spojrzeć dalej, bardzo wielu z nas zaczyna usychać, czyli po prostu uważa, że tak ma być. Czyli szukacie odpowiedzi, ale boicie się wyjść poza to kłamstwo. Kiedy okazuje się, że macie jednak odwagę spojrzeć na życie szerzej poprzez różnorodność, jaka jest na Ziemi, wtedy okazuje się, że wasze życie wieczne i wydarzenia, w których uczestniczyliście, mogą prowadzić do wyjaśnienia wielu zagadek, które teraz właśnie zaprzątają wasz umysł, ale też, które stanowią zagadkę dla wielu, wielu ludzi. Odczytam wam pewien tekst, abyście zrozumieli, o czym jest mowa. Tajemnicza tragedia z przeszłości. Podczas wędrówek po pogórzu Sudetów przed mniej więcej 10 laty natknąłem się na starą kapliczkę z wyrytym w kamieniu dość osobliwym napisem. Do miejsca tego dotarłem nie z przewodnikiem pod pachą, czy też podążając szlakami. Trafiłem tam przez przypadek. No oczywiście wiemy, że przypadki nie istnieją. Prowadzony przez wzrok i kierowany wrażeniami. Wspomniane miejsce przyciągnęło mnie swoim urokiem, a cała dolina była bardzo malownicza. Fakt, że w kępie drzew i krzewów znalazłem ukrytą okazałą kapliczkę z niezwykłym, bo bardzo długim, mieścił się aż na dwóch kamiennych tablicach, bogato udekorowanym barokowym ornamentem napisem, jeszcze bardziej wzmogło moje zainteresowanie. Ponieważ napis okazał się nieczytelny, postanowiłem dowiedzieć się o tej sprawie czegoś więcej. Okazało się, że do 1945 roku przy kapliczce były ustawione rzędy ławek. Górale z wioski i okolicy zbierali się tu zawsze 15 sierpnia, po czym odbywała się msza upamiętniająca tragiczne zdarzenie sprzed kilkuset lat. Później napływająca ludność już nie kultywowała
tej tradycji, gdyż nie znała historii regionu, a tylko nieliczni umieli przeczytać napis wyryty w obcym języku. W dodatku z biegiem czasu stał się on mało czytelny, bo stary kamień zwietrzał i literki osypały się w proch. Ja również miałem ogromne trudności z odczytaniem inskrypcji. Trwało to kilka lat, aż któregoś dnia pomógł mi przypadek, znów. Spisałem wtedy literka po literce linijki nieznanego pisma, a potem droga do zrozumienia tekstu okazała się już prosta. Brzmi on mniej więcej tak. Fundatorem kapliczki jest graf von, właściciel wsi i okolicznych dóbr. Postawiono ją w 200. rocznicę po tragicznym zdarzeniu, jakie tu miało miejsce roku pańskiego 1623. Kiedy to dnia, w samo południe, z nieba zszedł anioł śmierci i palcem swym dotknął każdą osobę w tej wiosce i wszystkie zwierzęta. Gwałtowną śmiercią zginęło wówczas kilkaset, i tutaj jest liczba, chyba 374 osoby w miejscu, gdzie akurat byli, przy pracy, w domu, dzieci w kołyskach i przy zabawie. A nikomu z tej doliny nie udało się przeżyć. Wszystkie domowe zwierzęta padły tam, gdzie były, a nawet ptactwo niebieskie i dzikie zwierzęta zginęły śmiercią raptowną. Napis mówi, że wszystkich zmarłych mieszkańców pochowano w wielkiej zbiorowej mogile na krańcu doliny, zaś zwierzęta w innej, po drugiej stronie. Była to ogromna tragedia. Jest też informacja, że przez pierwsze 100 lat nikt tam nie osiedlał się i wioska była opuszczona. Po tym okresie dolina powoli zaczęła ponownie się zaludniać, a wioska powracać do życia. Dalej napis powierza opiece boskiej dusze wszystkich zmarłych tragicznie tego pamiętnego dnia, jak również nowo osiadłych mieszkańców doliny. Odkrywając krok po kroku tajemniczą, zapomnianą historię, znalazłem jeszcze zbiorową mogiłę mieszkańców wioski, usypaną na kształt potężnego kopca kurhanu, z dala na odludziu. Tam również jest kapliczka słupowa. Niepielęgnowana od 1945 roku, już wtedy chyliła się mocno do ziemi. Miejsca tego nikt nie odwiedza, nawet dzikie zwierzęta je omijają. Nigdy nie dowiedziałem się, co było powodem nagłej śmierci mieszkańców urokliwej doliny, oprócz informacji wyrytych na tablicy, które z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy można różnie interpretować. I tutaj mamy interpretację autora adekwatnie do tego, co wie na ten temat. Wiktor był na tym miejscu. Przyciągało go to miejsce i ta tajemnica, chociaż nie wiedział dlaczego. Porobił tam zdjęcia i bardzo mocno chciał rozwiązać tą zagadkę. W momencie, kiedy trafił na mój kanał, napisał do mnie maila o to, abym spojrzał na to miejsce i odpowiedział mu, co tam się wydarzyło. Właśnie to jest piękne w rozwoju duchowym, że potencjały ducha i komunikowanie się dusz wzajemne pokazuje nam, że żyjemy wiecznie i że wiedza adekwatna do miejsc, do tego, co się działo na ziemi, jest w nas samych. To wydarzenie w 1623 roku we wsi Paszków, niemiecka nazwa to Poldorf, możemy teraz wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że właśnie poprzez poprzednie wcielenia mogłem spojrzeć sobie na to, co tam się stało i wyjaśniałem to Wiktorowi. Natomiast reakcja Wiktora, skąd o tym wiem, była bezcenna. W momencie, kiedy powiedziałem, że to, co za chwilę usłyszycie, wiem, dlatego że byłeś jednym z tych mieszkańców i dzięki temu mogę zobaczyć, co tam się wydarzyło, w momencie, kiedy to usłyszał, aż sobie usiadł na podłodze. Po prostu cała ta prawda i ta chęć pokazania i rozświetlenia tej przestrzeni, tej tajemnicy spowodowała, że on tak zareagował, tak bardzo mocno. Reakcja była tak autentyczna i tak kiwał głową, mówiąc, że on to czuł wewnętrznie w sobie, kiedy natknął się na tą tak zwaną tajemnicę i kiedy był tam na miejscu. Stamtąd przyniósł mi pewne rzeczy, abym sprawdził sobie właśnie energię, ale nie przez te rzeczy, które przyniósł mi, mogłem zobaczyć to, co tam się wydarzyło, ale właśnie przez jego wcielenia, przez jego otwarcie się i zaufanie. Dlaczego tak się stało? Wiadomo, że jest mowa o aniele śmierci, czyli nagle stało się coś, co spowodowało, że wszystko ginie. Jest wiele takich opowieści na całym świecie. Dlaczego?
Dlatego, że kiedy patrzyłem na to wydarzenie przez Wiktora, to jak jego dusza chciała mi to pokazać, pokazała mi olbrzymi statek. Czyli wiemy o tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, w kosmosie. A ci, którzy przyspawali się do kłamstwa jednej cywilizacji, nie zrozumieją tego filmu. Ale rzeczywistość pokazuje, że słowo UFO jest normalnością w naszym świecie. I dowody na istnienie istot pozaziemskich są niepodważalne. Natomiast ludzie nie chcą ich widzieć. No więc ten film jest dla tych, którzy chcą zrozumieć, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Zobaczyłem olbrzymi statek. Zobaczyłem strumień, który płynie na dół do Ziemi. Zobaczyłem, że potrzebowali jakiegoś pierwiastka minerału. Natomiast, żeby go wydobyć z Ziemi, odwracali gęstość, odwracali materię. Wiele tak zwanych miast starożytnych budowane było na zasadzie tego, że kamienie, które ważą kilkaset ton, były przemieszczane za pomocą dźwięków. Najnowszy adapter, który się obraca w powietrzu, który był pokazany w Polsce na tych targach ostatnich, pokazuje, że już tą technologię mamy. Ona dopiero raczkuje, ponieważ potrafimy umieścić w powietrzu i wprawić w ruch małe elementy. Natomiast nasi przodkowie umieli to zrobić na kilkuset tonowych głazach. Dlatego ustawiali je bez zaprawy. Natomiast ten strumień odwrócenia gęstości, aby wydobyć coś z Ziemi, powodował zmianę materii. Trzeba było zmienić gęstość Ziemi, aby dostać się w ten punkt, ale tym samym zmieniano gęstość w całej materii, która była właśnie w tym strumieniu. Dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że na tej planecie żyjemy wiecznie, śmierć nie istnieje. Dlatego, że mamy tutaj cywilizację naszą, kochaną ludzką, o której mówiłem, która zaprosiła do siebie wiele cywilizacji negatywnych, którym pomaga. Mamy tak zwany projekt Pokój, o którym też mówiłem, gdzie my pomagamy wielu cywilizacjom zrozumieć siłę naszego ducha. To, jak sobie pomagamy, jak wspólnie możemy zmienić całą rzeczywistość. Kiedy oni przylecieli nad tą wioskę, potrzebowali tego, co było w Ziemi. Było to im niezbędne do życia, tak jak nam jest niezbędna woda, czy niezbędne jest powietrze. Dla nich ten minerał był niezbędny, aby mogli żyć dalej. I co się dzieje? Kiedy puszczają ten strumień światła, tak to mogę nazwać, który odwraca materię, rozprogramowuje gęstość materii, wszystko, co żyje, co ma inną gęstość, no odeszło. Dlatego ludzie, zwierzęta i tak dalej. Wydobyli to, co mogli wydobyć i odlecieli. W wielu miastach i w wielu miejscach na świecie dokonywały się takie rzeczy. I te historie, legendy pokazują nam, że ktoś tutaj czegoś potrzebował, kosztem, powiedzmy, czegoś albo kogoś. Poprzez życie wieczne, poprzez możliwość otwierania światła istotom zmarłym, śmierć nie istnieje. Istoty pozaziemskie wiedziały, że aby móc przeżyć, muszą dokonać takiej drogi. Natomiast po drugiej stronie nastąpi wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. I to, że mamy w sobie wbudowane podarowanie życia innym istotom. Zobaczcie, jak reagujecie, kiedy komuś dzieje się tak zwana krzywda. Ludzie potrafią wskoczyć do morza, żeby ratować kogoś innego, chociaż go nie znają i nawet nie umieją pływać. Mamy to wbudowane w sobie. I w momencie, kiedy te istoty potrzebowały czegoś, co było niezbędne do ich życia, do ich technologii, wtedy dokonały takiego czynu, wiedząc, że zostanie to pokazane, że ludzie będą się modlić za tych, którzy odeszli, co jest w tej pięknej historii, właśnie po to, żeby tam nikt nie został, żeby każdy trafił na drugą stronę do innego wymiaru. Teraz ktoś zada pytanie, dlaczego
Jedna cywilizacja pobiera coś kosztem drugiej cywilizacji. Nie ma kosztów, kiedy wiesz, że żyjesz wiecznie. Właśnie kłamstwa o jednym życiu, kłamstwa o tym, że śmierć to jakaś tragedia, że nic tam dalej nie ma, powoduje, że ludzie, którzy przysłuchiwali się do tych kłamstw, patrzą na to jako wykorzystanie, a nie wzajemna pomoc. Istoty pozaziemskie wiedzą, że żyją wiecznie. Wiedzą, jaka to jest planeta. Wiedzą, że na tej planecie nie żyją tylko ludzie, ale żyje wiele, wiele istot. Wiedzą też, że ta wspólna nasza droga i to wspólne nasze połączenie prowadzi wszystkich do światła. Mało tego, wiedzą też, że nasza cywilizacja ma w sobie ducha, ale też i mnóstwo opiekunów, że każda planeta to żywa istota i ma też opiekunów. Jeżeli coś zostaje dopuszczone, tak że ich technologia zadziała na naszej planecie, to w tym momencie oznacza to zgodę. Zgodę mamy Ziemi na to, żeby pobrali coś od niej, zgodę opiekunów, naszych aniołów stróżów, żebyśmy podarowali swoje tak zwane materialne życie i zgodę wszechświata na to, żeby tak się stało. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że żyjecie wiecznie i śmierć nie istnieje. Jest tylko przejściem do światów, gdzie jest zupełnie inaczej, gdzie czas jest zupełnie inny, gdzie połączenie ze źródłem jest zupełnie inne. I w tym momencie, kiedy jedna cywilizacja potrzebuje czegoś niezbędnego do życia, aby móc egzystować, aby móc ratować swoją cywilizację, bo tak właśnie tu Wiktorowi tłumaczyłem i osoby, które tam stały ze mną, słyszały to, co mówię, Wiktor wiedział, że to było właściwe. Przyjął też to wydarzenie, w którym uczestniczył. Wiedział, że to jest jego część jego jestestwa, część jego życia. I cieszę się, że chciał się dowiedzieć, czy jakaś tam istota nie została. Czyli po tak szybkim odejściu, kiedy zobaczcie na siebie, kiedy w tej sekundzie, kiedy oglądacie film, nagle ktoś by was przeniósł na drugą stronę, spojrzelibyście na swoje ciało, które siedzi przed komputerem czy przed telefonem i nagle już jest martwe, wy jesteście nagle zabrani szybciutko na drugą stronę, trzeba się umieć poruszać, umieć się odnaleźć, a wiedza na ten temat jest bardzo znikoma. Ponieważ zobaczcie, ile mieliście tak zwanych lekcji, jak poruszać się po śmierci. Chodziliście na religię, ktoś wam powiedział, jak tam jest? Chodziliście do szkoły przez tyle lat, ktoś wam powiedział, jak się tam poruszać? No nie. Więc w tym momencie następuje proces przeprowadzania tych istot. Od tego są opiekunowie po drugiej stronie. Od tego są opiekunowie zmarli, rodzin. Ale są też i dzieci, są też świadomości tak uparte, które zostają między światami. I w tym momencie dla tych świadomości otwiera się portale do światła. Dlatego górale, ci w tamtych czasach, zbierali się w ten dzień i oni przeprowadzali ich dalej. Modlili się za nich, żeby te dusze, które gdzieś tam ugrzęzły w tym miejscu, znalazły przejście do światła. I kiedy zapytał mnie właśnie Wiktor o to, czy ktoś tam został, mogłem sobie spojrzeć i powiedzieć, nie, ja nie widzę, żeby ktoś tam został. Dlatego już nie trzeba było tego robić. Dlatego cała ta historia została zamknięta przed 45 rokiem. Wszystkie dusze zostały odprowadzone i wszystkie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. To jest właśnie to piękno we wszechświecie, które będziemy budować w okresie przystani. Dla wielu ludzi ta zmiana na Ziemi nie mieści się w głowie. Dlatego takie historie mają pokazać nam, że cała wiedza jest w nas samych. Wystarczy do niej sięgnąć. Wystarczy się otworzyć na swoje życie wieczne, aby zobaczyć mnóstwo cudownych rzeczy. Mało tego. W tym wcieleniu Wiktor był jakby poruszany do tego, aby, ja to nazywam prowadzeniem, do tego, aby znaleźć się w tym miejscu, aby zainteresować się tym miejscem, aby odczytać te wiadomości i rozwiązać tą zagadkę. Dlaczego? Dlatego, że tam był. Opowiem wam kolejną historię, która została do mnie przysłana,
Ponieważ film Templariusze, o Templariuszach, ten ostatni, gdzie mi był pokazany ten wymiar, ta historia o nich w tym lesie, odprowadzenie dusz, otworzyła wiele historii u wielu ludzi. Osoby wędrowały tutaj też koło Ślęży, po naszych górach. Wśród nich była osoba medium, która widzi zmarłych, która widzi więcej aury i tak dalej. W momencie, kiedy doszli do pewnego miejsca, zobaczyli tam kawałek ubrania. Osoba ta zobaczyła, że tutaj doszło do morderstwa. W tym momencie oczywiście zgłosili to na policję i to miejsce, że tam doszło do morderstwa. Natomiast kiedy szli dalej, wpadli w tak zwane zapadlisko, czyli dziurę, która powstaje, kiedy jest masowy grób. Ta osoba zobaczyła, że trzeba odprowadzić te dusze. No i zaczęła się modlić za te dusze, które tam były w tym zapadlisku. Natomiast w momencie, kiedy sobie później siedli i odpoczywali, z lasu wyłonił się mężczyzna, który podszedł do nich, kompletnie nic nie mówił. Oni byli jak zahipnotyzowani, patrząc na niego. Uśmiechnął się i odszedł i schował się za drzewo. Patrzyli wszyscy w to drzewo, czekali, aż on wyjdzie. W momencie, kiedy zaczęli rozmawiać między sobą, że chodźmy, zaprośmy go do siebie, jedna osoba poszła do tego drzewa, patrzy, a jego tam nie ma. Nie ma możliwości tak iść, żeby oni go nie widzieli, ponieważ stali na różnych płaszczyznach, siedzieli na różnych płaszczyznach, więc to drzewo mieli z różnych punktów widzenia. I wtedy wszyscy zrozumieli, że spotkali się z osobą zmarłą, z kimś, kto przyszedł do nich uśmiechnąć się i podziękować. Tylko ta osoba zapytała mnie, co tam się stało, co takiego się stało, że myśmy uczestniczyli w czymś takim. I w momencie, kiedy właśnie mogłem sobie podejrzeć to wydarzenie, zobaczyłem, że w momencie, kiedy weszli na to miejsce tak zwanego mordu, czyli zabójstwa, wiedzieli, że zgłoszą to miejsce, ale ta osoba, która tam została zamordowana, poprowadziła ich dalej. To był ten mężczyzna, którego spotkali. Poprowadziła ich do tego zapadliska, czyli tam, gdzie oni zaczęli się modlić za te dusze, które były w tym zapadlisku. Natomiast powiedziałem tam, że tam był mały chłopczyk. Ten mały chłopczyk, który został tam pochowany, widząc pogubienie tych dorosłych dusz, żal do Boga, że zostali w ten sposób zamordowani, że zostali tam pochowani, spowodował, że chłopczyk przeszedł przez drogę reinkarnacji w ten sposób, że zreinkarnował się na nowo, dał się zamordować w tym miejscu, aby poprowadzić to medium do tego zapadliska, gdzie on wykonał pracę odprowadzenia tych dusz. Przepiękna historia pokazuje nam, że dla wielu osób śmierć to tragedia, to koniec. Natomiast dla dusz doświadczonych to początek drogi na innym świecie, ale też i zamknięcie starych wcieleń, starej reinkarnacji. I to, co spotkało Wiktora i to, co spotkało tą kochaną osobę, która przysłała do mnie te wiadomości, pokazuje, że każdy z nas ma w sobie takie historie, takie tajemnice. I każdy z nas uczestniczył w czymś, co można rozświetlić, do czego można się cofnąć. I każdy z nas czasami jest wprowadzony w życiu na pewne miejsca i czuje się, jakby znał to miejsce, chociaż widzi je pierwszy raz. Właśnie na tym polega geniusz życia wiecznego, że kiedy rozumiesz, że żyjesz wiecznie, to jesteś odpowiedzialny za swoje myśli, słowa i uczynki. Mało tego, są one w idealnej harmonii. Natomiast wielu ludzi uważa, że to, co mówi, jest właściwe, a to, co myśli, tego nikt nie słyszy. Wszechświat zbudowany jest z myśli. Myśl to energia, więc on czyta doskonale wasze myśli. I dlatego w waszym życiu nagle dzieje się, dlaczego tak jest? Bo o tym myślałeś. Co innego mówiłeś, a co innego myślałeś. I wszechświat czytuje twoje myśli, chociaż ty uważasz, że nikt nie czyta twoich myśli. I dlatego wydarzenia tutaj dookoła was w życiu są adekwatne do waszych myśli.
A wasze słowa mogą mieć pokrycie w myślach, mogą mieć harmonię, a mogą być zaprzeczeniem tego, co myślicie. Wielu z nas co innego mówi, a co innego myśli. W tym momencie wszechświat pokazuje nam każdym wydarzeniem w naszym życiu, że to jest sprzeczność i że to właśnie jest fałsz. Harmonia to harmonia i wtedy co w głowie, na ustach daje harmonię w waszym życiu. Natomiast dzięki temu, że zaczynacie być świadomą istotą, możecie rozwiązywać takie zagadki z waszych wcieleń. I bardzo się cieszę, że mogę w nich uczestniczyć. Dla wielu z was, co daje rozwój duchowy? Możliwość, które nie są objęte ludzkim rozumem, ludzką logiką, dogmatami religii, dogmatami nauki. Tak jak nikt was nie uczy w szkole, jak się poruszać po drugiej stronie, tak właśnie w rozwoju duchowym ludzie się uczą tego, że logiki rozumu tam nie ma. I żeby iść w rozwój duchowy, trzeba wręcz wyrzucić wszystkie te stare dogmaty, schematy, logikę rozumu. I tego uczymy się na medytacjach i na warsztatach. Cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć, cieszę się, że mogłem to zobaczyć, natomiast wiem jedno. Cywilizacje, które są z nami na Ziemi, które potrzebują coś z Ziemi, mają też tak zwany priorytet, czyli ponieważ śmierć nie istnieje, to część istot podaruje swoje życie, aby część tych istot mogła żyć. To jest geniusz wszechświata i piękno wszechświata, ale nie do pojęcia rozumem, egoizmem, tym, że my wyjątkowi, nikt nie ma prawa nas uśmiercać wbrew innym ideom. Natomiast rzeczywistość pokazuje, ma prawo i jest to dopuszczone. Tylko twój egoizm pokazuje kłamstwo, a rzeczywistość zostaje wyparta i pokazuje prawdę. Dlatego właśnie rozwój duchowy to widzenie różnorodności, rzeczywistości, faktów z poziomu ducha i z poziomu materii. Łączy się ducha i materię. Natomiast wiele ludzi podróżuje tylko z poziomu materii, dogmatów, schematów, które otrzymali z przeszłości, ze szkoły, z religii. I dlatego tak trudno im zaakceptować zmiany na Ziemi. Dziękuję za ten film.